bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Na wstępie chcę przeprosić pana posła sprawozdawcę, że wyskoczyłem z pytaniem, jaka to jest druga strona, ale uzyskałem tą odpowiedź i mnie to zdziwiło, bo myślałem, że wordy nie są przygotowane. A w tym wypadku pan mi wytłumaczył, że to są przyszli adepci nieprzygotowani i trzeba czasu, aż jednego roku po to, żeby ich przygotować. Wcale się nie dziwię, bo nowe przepisy mówią, że trzeba znać budowę całego samochodu. I teraz mogę sobie dośpiewać dalej. Ceny rosną, benzyny, także już tych obywateli, którzy będą mieli samochody, nie będzie stać na do warsztatu oddania do samochodu, będą musieli sami reperować. No i to można tłumaczyć na takiej zasadzie, że to jest bezpieczeństwo ruchu drogowego, poprzez to się wzmacnia. Panie pośle, ta ustawa nie jest tylko zła, panie ministrze, ona jest bardzo zła i ma w sobie takie geny korupcjogenne. O tym dzisiaj nie będziemy rozmawiali. Myślę, że w przyszłości Najwyższa Izba Kontroli, prokurator tam wejdą i to będzie się ciągnęło na pewno dosyć długo. Ale chcę zadać pytanie jeszcze, które zadawałem na komisji. Starostwa będą obciążone poważnymi pracami związanymi z przygotowaniem karty kandydata na kierowcę. I pan minister odpowiedział mi, że to było konsultowane z Zarządem Powiatów, Związkiem Powiatów Polskich. Otóż dzisiaj sprawdzałem, panie ministrze, Związek Powiatów Polskich nie wyraził aprobaty absolutnie, więc w związku z tym proszę pana ministra Nowaka o odpowiedź na to pytanie, czy dofinansuje powiaty odnośnie, żeby mogły dodatkowe zadania spełniać. Dziękuję bardzo.